Całość, baczność. Poczet sztandarowy, wyprowadzić sztandar. Spocznij. Całość, baczność. Spocznij. Drużynowi przygotują drużyny do apelu. Druhu komendancie szczepu. Komendant Kachówca melduje apel 8 szczepu ziemi choszczeńskiej Infinitum na pierwszym apelu. Stan zgodny. Czuwaj. Zuchy. Czuj. Zuchy. Czuj. Zuchy. Czuj, czuj, czuj. Druhny i druhowie. Czuwaj. Całość, baczność. Choszczno, 21 września 2018 roku. Chorągiew Zachodniopomorska ZHP, Hufiec ZHP Stargard, komendant 8 szczepu ziemi choszczeńskiej Infinitum. Rozkaz L1 łamany na 2018, spocznij. Wyjątki z rozkazu komendanta Hufca L7 łamane na 2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku. 5. Szczepy związki drużyn. 5.2. Powołania i rozwiązania szczepów związków drużyn. 5.2.1. Powołuje z dniem 21 czerwca 2018 roku szczep działający na terenie powiatu choszczeńskiego i nadaje mu numer oraz nazwę 8 szczepu ziemi choszczeńskiej Infinitum, w skład którego wchodzą następujące gromady, drużyny i krąg. Pierwsza choszczeńska gromada Zuchowa Wiewiórki, pierwsza choszczeńska drużyna harcerska Ad Astra, pierwsza choszczeńska drużyna starszoharcerska Regulus, pierwsza choszczeńska drużyna wędrownicza Czarna Siódemka imieniem Stanisława Broniewskiego, pierwsza recka gromada Zuchowa Draconis oraz krąg instruktorski seniorów Wodawa. 5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn. 5.3.1. Mianuje z dniem 21 czerwca 2018 roku harcmistrza Stefana Szemlija komendantem 8 szczepu ziemi choszczeńskiej Infinitum. Czuwaj, podpisała przewodnik Dorota Białach. 1. Zarządzenia i informacje. 1.1. Zarządzenia. 1.1.1. Zwołuje apel 8 szczepu ziemi choszczeńskiej Infinitum, który oficjalnie rozpocznie rok harcerski 2018-2019, a tym samym wpisze się w tradycję naszego środowiska. 2. Szczep. 2.2. Mianowania w komendzie szczepu. 2.2.1. Mianuje druhnę Patrycję Sobczak zastępcą komendanta 8 szczepu ziemi choszczeńskiej Infinitum. 2.2.2. Mianuje druhnę Zuzannę Kostrzewską zastępcą komendanta szczepu do spraw programowych. 2.2.3. Mianuje przewodnik Dorotę Białach zastępcą komendanta szczepu do spraw organizacyjnych. Mianuje druhnę Justynę Lipską zastępcą komendanta szczepu do spraw kwatermistrzowskich. 2.3. Powołanie, rozwiązanie sztabów, komisji, komend, kursów. 2.3.1. Powołuje z dniem 21 września 2018 roku Radę Szczepu, w skład której wchodzi harcmistrz Stefan Szemli, komendant szczepu, druhna Patrycja Sobczak, zastępca komendanta szczepu, samarytanka Zuzanna Kostrzewska, zastępca komendanta szczepu do spraw programowych, przewodnik Dorota Białach, zastępca komendanta szczepu do spraw organizacyjnych, druhna Justyna Lipska, zastępca komendanta szczepu do spraw kwatermistrzowskich,
harcmistrz Wanda Puczyńska, przewodnicząca kręgu instruktorskiego seniorów Wodawa, ochotniczka Małgorzata Jasiewicz, przyboczna pierwszej choszczeńskiej drużyny harcerskiej Ad Astra, druh Mikołaj Kondela, przyboczny pierwszej choszczeńskiej gromady zuchowej Wiewiórki, ochotniczka Agnieszka Kałka, zastępowa pierwszej choszczeńskiej drużyny starszoharcerskiej Regulus, ochotniczka Zuzanna Proszkiewicz, zastępowa pierwszej choszczeńskiej drużyny starszoharcerskiej Regulus. Całość baczność. Czuwaj, podpisał harcmistrz Stefan Szemli. Spocznij. Całość baczność do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystko, co nasze Polsce oddamy, jej tylko życie, więc idziem żyć. Świty się mielą, otwórzmy bramy, rozkaz wydany, wstań w słońce idź. Ramię, męż, słabość, wróż, ducha też ojczyznie miłej służ. Na jej zet bójczy trud, pójdzie raz harcerzy polskich lud, harcerzy polskich lud. Idziemy w jasną, z błękitu kanon dar, drogą wśród tłum bezkresnych i wśród włóczących par. Drogą wśród pól bezkresnych i wśród włóczących par. Cicho, szeroko, jak okiem spojrzenia ślep, jakie się snują marzenia wieczorne słowite mgle. Jakie się snują marzenia wieczorne słowite mgle. Poczet sztandarowy wyprowadzić sztandar. Dzisiejszy apel szczepu jest bardzo historycznym wydarzeniem, bo to w 2005 roku w Choszcznie pojawił się krąg instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Z inicjatywy tego kręgu zostałem zobowiązany, żeby podjąć działania na rzecz utworzenia drużyn harcerskich. W 2010 roku przy okazji zlotu bieszczadzkiego pierwsi harcerze w Choszcznie złożyli przyrzeczenie harcerskie. W 2010 roku. Od tamtej pory z różnym nasileniem przybywało harcerzy. Najważniejszym osiągnięciem to było to, że wykształciła się kadra. Właśnie obecne tutaj druhny to, można powiedzieć, utrwaliły harcerstwo. Początki były bardzo trudne, nawet często składaliśmy się na część umundurowania, tak zwany chrzest. Obecnie wiem, że jest bardzo dobra atmosfera, szczególna zasługa rodziców, że rodzice sami wspierają tutaj harcerze, nie ma problemu z umundurowaniem i to jest wielka zasługa, że właśnie zmieniła się atmosfera, podejście do harcerzy, jak bywało kiedyś. Ten sztandar, który przed chwilą tu widzieliśmy, ma też swoją historię wielką. I sztandar jest tutaj jakimś symbolem. Oczywiście on dotyczy innych czasów, innego bohatera, ale myślę, że przy takim zaangażowaniu rodziców, przy takim wsparciu sympatyków, szczep, ósmy szczep ziemi choszczeńskiej dopracuje się własnego sztandaru. I myślę, że to byłoby wspaniałym osiągnięciem, gdyby na 2020 rok, w dziesięciolecie zapoczątkowania harcerstwa tutaj, w Choszcznie taki sztandar szczep mógł otrzymać. W tym kierunku będziemy działać i prosić o wsparcie. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza Łukasza Mnaczyka. Proszę. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tutaj dzisiaj z Wami. Ja o harcerstwie nie wiem za dużo i harcerzem nigdy nie byłem.
ale jak patrzę na was, to szczerze żałuję. Dlatego króciutko chciałbym tylko podziękować za zaangażowanie, za poświęcenie swojego czasu prywatnego, słowa uznania dla pana Stefana, dla całego sztabu, dla pani Doroty. Klimat, który tutaj tworzycie w naszym mieście, jest naprawdę, naprawdę fajny. Dlatego jeszcze raz wielkie dziękuję. W imieniu pana burmistrza chciałbym przekazać emblematy z herbem Choszczna. Mam nadzieję, że będziecie to nosić z dumą. Dziękuję bardzo. Również mam podziękowania dla pani Doroty Białach. Składam serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie w przygotowaniu święta 12. Brygady Zmechanizowanej imieniem generała broni Józefa Hallera oraz zaangażowanie w działalność kulturalną klubu w Choszcznie. Pani wkład w rozwój klubu i pomoc w przygotowaniu dzieci do występów są nieocenione i budujące. Dziękuję za pani gotowość i chęć do przygotowania animacji oraz zabaw ruchowych dla dzieci, aktywność i wspaniałą postawę społecznika. Życzę pani zadowolenia z osiągnięć, satysfakcji oraz dobrego zdrowia i wszelkich sukcesów osobistych i zawodowych. Składa dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej imieniu generała broni Józefa Hallera, generał Piotr Trytek. Również dziękuję za miłe słowa, a teraz zapraszam wszystkich serdecznie na ognisko, które już za chwilę zapłonie i mam nadzieję, że zobaczymy się już w niedługim czasie. Całość baczność. Drużynowi odprowadzą drużynę na ognisko. Spocznij.